Witajcie moi kochani. Dzisiaj zrobimy sobie takie, myślę, króciutkie czytanko pod tytułem Od kogo dostaniesz wkrótce wiadomość? Jakie wiadomości, może się dowiemy, jakie wiadomości i od kogo są już w drodze do Ciebie, ok? Jakie wiadomości, od kogo przyjdą do Ciebie niebawem? Od kogo dostaniesz niebawem wiadomość? Kochani, dziękuję Wam bardzo serdecznie za wszystkie łapki w górę, za Wasze komentarze. No i jak tutaj Wam coś nie dać w zamian? Wy doceniacie moją pracę, a ja w zamian robię dla Was pytanka. Okay. Łączę się z wewnętrznym źródłem boskiej energii miłości i proszę o jasne przekazy, od kogo moje duszyczki na tym kanale dostaną niebawem wiadomość. Ej, no ta nam wyskoczyła, to co my tu mamy? Dwójka monet. Król monet. Dziesięć. Ej, no i znowu mamy miłość. No nie, no to jest orakel miłości. No i tak chyba już zostanie, słuchajcie, kochani. Jakie bym czytanie nie wymyśliła, o jakim temacie, zawsze nam wychodzi temat uczuć. Okej. Okay. Teraz sobie dopowiem. Przepraszam, ale mam trochę gardło przywiane. Ale tak jak mówię, jeśli się nawija cały dzień, od rana do wieczora, a nawet i nocami, może i przez sen jeszcze dodatkowo, nie wiem, jeszcze nikt się nie skarżył, no to potem tak to jest. Ok, na dwójkę monet. Króla monet. Nasze urządzonko jeszcze nie mryga. Ale pewnie przy czytaniu będziemy mieć jak zawsze potwierdzenie, że dobrze czytam, że dobrze tłumaczę. O, może tak. Co ten król monet? Taki mało gadatliwy dzisiaj. No. Aha, okej. Okay. Na dziesiątkę kielichów. Na słońce. Dzięki. Na ósemkę monet. I na asa mieczy. Dzięki bardzo. Muszę to tak, żeby mi to... Co by mi się coś nie pomyliło, nie? Dobra. Tu sobie dam jako główną energię. Mamy szczęście w życiu i mamy pięć buław. Okej, kochani. No więc tak.
czekacie na wiadomość, to jest pierwsza wiadomość, jaką niektórzy z Was mogą otrzymać, to wiadomość, na którą bardzo długo czekacie, bo właśnie z oczekiwaniem i z dwójką monet to jest takie, chodzi o podjęcie decyzji bądź podjęcie wyboru, to może być, nie wiem, czekacie, aż szef się zdecyduje, czy Was wziąć na jakieś stanowisko, czy kogoś tam innego. Czy jeśli chodzi o miłość, że ktoś ma do wyboru dwie osoby i czekacie na taką wiadomość i ta wiadomość nadejdzie odnośnie jakiegoś wyboru. Następną wiadomość, jaką możecie otrzymać, to będzie od króla monet. Wiecie, taki król monet, no to taki uziemiony, ma ten standing na zewnątrz, jest taki znany. To może być również Wasz szef. I pod spodem mamy mamy długą drogę, czyli praktycznie długo, długo czekacie na tą wiadomość, która teraz może przyjść właśnie od tego króla. To może być każdy, kochani. To może być urząd, to może być, znaczy ktoś z urzędu, to może być Wasz szef, to może być Wasz ukochany, ukochana, to może być ktokolwiek. Ale albo też druga opcja, że jakaś wiadomość bardzo długo do Was idzie i nie może dojść, nie? Ale teraz dojdzie coś, co długo, co się przeciągała, jakaś wiadomość, ona teraz przyjdzie. Następnie mamy dziesiątkę kielichów, no i Ciebie jako główną osobę. I tutaj proste, możecie dostać wiadomość. Ktoś może wyznać Wam po prostu swoją miłość. To może być również jakaś forma uznania, że załóżmy z dziesiątką kielichów, to może być tak, że nagle, nie wiem, dostaniecie jakiś prezent od dziecka na przykład, który wywoła w Was takie bardzo pozytywne emocje, ale to będzie coś pełne uczuć, bo dziesiątka kielichów to jest karta pełna miłości, pełna uczuć, praktycznie takie epitafium uczuć. Następnie mamy z kartą Słońca i ze zmianami, a wiemy, że Słońce jest najpotężniejszą, najszczęśliwszą kartą w tarocie, że właśnie dostaniecie wiadomość, że jakieś zmiany idą w Waszym życiu, które dadzą Wam dużo, dużo szczęścia. To będą jakieś zmiany, zmiany naprawdę bardzo, bardzo, bardzo pozytywne. To może być zmiana miejsca zamieszkania, zmiana pracy, zmiana, wszystko, nie mówię, jakakolwiek zmiana, ale to będą szczęśliwe zmiany, może takie, na które czekaliście. Albo też właśnie nagle zacznie się coś zmieniać w tak szczęśliwym i w tak pozytywnym kierunku, ale my mówimy o wiadomościach, więc tutaj na pewno możesz dostać wiadomość, która wszystko zmieni w Twoim życiu i to na pozytywne. I teraz mamy tak, ósemka monet, mamy małe dziecko i mamy bogatego, dobrego pana. I tu jest bardzo proste do tłumaczenia. Tu chodzi, to jest karta pracy, czyli możecie naprawdę coś nowego rozpocząć, dostać nową posadę na przykład, wyższe stanowisko, bo ten bogaty, dobry pan to jest i mamy kartę pracy, więc on i z dzieckiem jakiś nowy początek. I tutaj właśnie coś, dostaniecie wiadomość, nie wiem, to może być również i przeniesienie do innego działu na przykład. To może być też oczywiście, jeśli chodzi o miłość, że ktoś, osoba bliska Ci sercu, wyśle Ci wiadomość, że chciałaby pracować nad tym związkiem, bądź chciałaby zacząć coś od nowa, że chciałaby, aby coś na nowo się rozwinęło małymi kroczkami, że chce na tym pracować. To oczywiście może być również Twój mąż bądź Twoja żona, ale ja tu mamy męską osobę, więc
To może, ale to jest ogólne czytanie, więc może być również mąż bądź żona. Powie, że na przykład, żeby dać mu szansę, że nie chce rozwodu, żeby może zacząć wszystko od nowa, że on będzie pracował nad sobą. I tu może być na przykład, będzie pracował nad swoimi nałogami na przykład, czy w ogóle pracował nad tym związkiem. Taką wiadomość możecie dostać. No i słuchajcie, i następna karta, As Mieczy i... Znowu zapomniałam, jak jest Verzweiflung po polsku, czekajcie. No to jest takie roz... takie rozwalenie emocjonalne tylko. No miałam to słowo po polsku i zapomniałam. W każdym razie... A, bezsilność. Możecie dostać właśnie wiadomość, kiedy ktoś może Wam powiedzieć, że no, jest załamany, że mu źle idzie. Albo ktoś, kto jest naprawdę zdruzgotany, będzie chciał jakiejś rozmowy. To może być ktoś z Waszego otoczenia. I ten ktoś będzie chciał właśnie szansy na rozmowę, czy poprosi Was o szansę, ponieważ on jest, mówię, nie za ciekawie mu się wiedzie, może mieliście jakąś kłótnię, zwadę, może ogólnie, nie wiem, coś zrobił, coś namieszał i teraz będzie Was prosił o szansę właśnie, żeby to wszystko sobie wyjaśnić. Okej. Okay. W sumie już by było na tyle z tymi wiadomościami, ale zobaczymy, co jeszcze weźmiemy. Weźmiemy radę, co uniwersum mówi, jak macie postępować. Ach, dobra, zostawmy te, weźmy radę Alicanto i na każdą wiadomość dam Wam radę, ok? Właściwie to uniwersum. Ok, na dwójkę pentakli, czyli tutaj na tą taką wiadomość, która odnosi się jakiegoś wyboru. To jest właśnie karta, która albo mówi, bo to jest taka karta o iluzji, czyli takie malowanie sobie w chmurach. I ta karta mówi, że może być tak, że ty już zwątpiłaś, czy zwątpiłeś, że ktoś bądź coś, bądź ty, myślę, że tu chodzi o kogoś, że ktoś w ogóle dokona tego wyboru. I ta karta mówi dodatkowo, nigdy nie mów nigdy. Na króla pentakli i na tą długą drogę. Kiedy jakaś wiadomość bardzo długo już do Was idzie i słuchajcie, i no i mamy odpowiedź. Ten ktoś właśnie chce tego miodu w życiu, bo mamy niedźwiedzia. Niedźwiedź jest również bratnią duszą w tej talii. Więc ja zakładam, że właśnie długo, długo czekacie na wiadomość, która bardzo, bardzo długo idzie od Waszej bratniej duszy. Na 10 kielichów i na Ciebie. No i mamy dom. Czyli ja myślę, że tutaj możecie po jakiejś właśnie kłótni, czy może po jakichś niesnaskach właśnie dostać ten prezent, czy do Waszego domu wejdą to uczucia i to będą takie bardzo stabilne uczucia, kochani. I teraz na słońce i te zmiany pozytywne, to jestem ciekawa, co nam tutaj wyjdzie. Zmiany i słońce, proszę. Albo słońce i zmiany. Za dużo kart, po jednej, proszę. No i znowu za dużo. Hej, wy tam na górze, nie róbcie sobie żartów tutaj. Po jednej karcie, proszę. Okay.
mamy. Słuchajcie, no i mamy stary CIS i to jest portal. Czyli otworzy się jakiś portal, jakaś nowa droga, nowa energia właśnie przed Wami, która właśnie doprowadzi do tych szczęśliwych zmian w Waszym życiu. Teraz na 8 monet, dziecko i tego bogatego gościa. I mamy Liska, który mówi, że tutaj masz mieć dobrego nosa. Patrz, co się za tym wszystkim kryje, jeśli dostaniesz jakąś propozycję. No bo wiadomo, Lisek chytry, więc niekoniecznie intencje muszą być takie bardzo szczere, ale też Lis mówi, że, bo to jest bardzo mądre zwierzę, bądź mądrzejszy. Bo wyuczeni mogą być wszyscy, ale mądrym nie każdy może być. I teraz mamy na tego załamanego gościa, który chce rozmowy z Tobą, jakieś szanse na rozmowę. O kogo bądź o co tu chodzi? Ja dobra, wezmę już te dwie, bo dwie wypadły, więc o kogo chodzi? O tego pana. To takie wasze ciacho, który wybudował ogromny mur wokół siebie, czy między wami. I teraz dopiero zauważył, jak bardzo mu z tym dobrze. Mhm. Oczywiście ironia. I ja myślę, że właśnie ten gościu, to może być twoja bratnia dusza, to może być twój mąż. W każdym razie to jest gościu, z kim łączy cię romantyczna miłość. No ciekawa jestem, kto z tymi wiadomościami będzie rezonował. To się wydarzy niebawem, bo takie było pytanie, ale wiecie kochani, że w uniwersum nie ma czasu, więc to, co ja tu czytam, mogło się wczoraj wydarzyć, może wydarzyć się dzisiaj, ale może się też wydarzyć za tydzień bądź dwa. Ale jakkolwiek, ktokolwiek z Was nie będzie szedł z tym w rezonans, karty nie mam, wszystkie są również super, nie? Pomimo tych ciężkich energii, to mamy ostatnio bardzo fajne czytania, a szczególnie na kanale VIP-owskim, no to tam to jest bajka, nie? No, także VIP-y, zresztą karma wraca. Ja nie jestem materialistką, broń Boże, ale jak ktoś płaci jakieś talary, no to wiadomo, że coś musi dostać w zamian, a tam wychodzą naprawdę przepiękne czytania. Także ja mam nadzieję, że również i VIP-y będą rezonować z tymi czytaniami, aczkolwiek my również tutaj wszyscy mamy oczywiście bardzo ciekawe czytania i nic negatywnego, czyli tak naprawdę, kochani, w naszym kierunku idą dobre wiadomości. I co? I dziękujemy w komentarzach. Dziękuję Uniwersum za wspaniałe wiadomości. I podkręcamy tą energię, ładujemy, że w następnych tygodniach będziemy dostawać tylko i wyłącznie dobre wiadomości. No i kochani, oczywiście nie zapomnijcie, jeśli Wam się to podoba, łapki w górę, bo coś nam ten kanał stanął, a jak się nie będzie rozwijać, to kiedyś umrze, wiecie o tym, nie? No mi jest ciężko zrozumieć, że jeśli tysiąc, ja nie będę już więcej, znaczy muszę powiedzieć, bo ja naprawdę, cokolwiek, czy to jest muzyka, czy to jest jakiś film na YouTubie, ktoś włożył w to pracę i ja to zawsze lajkuję. Jeśli mamy ponad tysiąc osób, które obejrzały czytanie, a nie wiem, stówka da łapkę w górę, no to to takie mało motywujące. Ale ja i tak będę robić czytanie, nawet jak mi nie dacie łapki w górę, dla tych, co dają łapki w górę, wiecie? No. Bo to nic nie kosztuje. Podobnie jak nic nie kosztuje właśnie abo, nie? Subskrypcja to jest również gratis. Nie uwierzycie, ale w dalszym ciągu wiele osób o tym nie wie. Każdy myśli, że od razu jak kliknie na dzwoneczek, to już ma kredyt na pralkę, odkurzacz i na Thermomixa. Także to wszystko jest gratis.
tylko VIP-owskie kanały, tam trzeba parę talarków, trzeba, no nikt nie musi, ale kto chce parę talarków rzucić, no to ma dodatkowe czytanie. Okej, kochani, ale ja nie będę całego kolektywu na pewno zaniedbywać. Czytania są tak, jak były do tej pory, chyba że będę bardzo zmęczona, ale to wtedy nikt nie dostanie czytania. Jeśli nie ma sił, to nie ma czytań, po prostu, bo to jest praca energetyczna, ale do tej pory Bozia mnie wspiera, daje mi siłę. Wy mnie oczywiście motywujecie, także będziecie mieć te wasze czytania. Kochani, życzę wam miłego wieczorka, trzymajcie się cieplutko i do zobaczenia. Pa!